dun 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 dun. Witam serdecznie. Zapraszam na etniczny szlak dźwięków skrzyżowania kultur. W tym odcinku opowiem o liże korbowej. Lira korbowa to instrument strunowy, na którym gra się smyczkiem w formie drewnianego koła i skraca struny systemem drewnianych klawiszy. Nie wiemy dokładnie, kiedy powstał ten instrument. Pierwsze informacje o popularności liry korbowej pochodzą z epoki średniowiecza i renesansu. W Santiago de Compostela na portyku katedry możemy zobaczyć przedstawienie tych najdawniejszych form liry korbowej. Santiago de Compostela znajduje się w Hiszpanii. Historia liry korbowej jest dość ciekawa. Pomiędzy XI a XII wiekiem była kojarzona z kościołem. W XII wieku bardzo rozpowszechniła się pośród arystokracji. Wiek XIV to obecność liry w niższych warstwach społecznych wśród uboższej ludności. W wieku XV praktycznie związana została prawie że wyłącznie z wędrownymi opowiadaczami historii i pieśniarzami zwanymi dziadami. Po kilkuset latach, w wieku XVIII, instrument zaczął znów odgrywać ważną rolę wśród wyższych warstw społecznych i wielką popularność zdobył na dworze królewskim we Francji. Potem, po 100 latach, znów wraca na ulice miast i wsi. Ostatnie kilkadziesiąt lat możemy zauważyć powrót do muzycznego i artystycznego życia tego właśnie instrumentu. Lira korbowa zbudowana jest z pudła rezonansowego. W różnych kształtach można robić takie pudła. Ten akurat przypomina skrzypce albo małą wiolonczelę. Ale może być też lira, która ma rezonator w kształcie skrzyneczki po prostu. Aby wydobyć dźwięk, kręcimy korbą, ponieważ jest ona połączona z drewnianym kołem. Kołem, które ociera się o strunę instrumentu, strunę melodyczną.
aby zmieniać dźwięki, wydobywać różnej wysokości dźwięki i grać melodię, skracamy strunę systemem klawiszy. Możemy zajrzeć do skrzyneczki, w której znajduje się mechanizm skracania strun. Ta lira posiada tylko jedną strunę melodyczną, ale są liry, które mogą mieć ich więcej. Poza struną melodyczną, tą, jak sama nazwa wskazuje, do gry melodii, mamy jeszcze struny burdonowe. Jedna struna burdonowa i druga. Struna burdonowa nie zmienia swojej wysokości. Jest takim stałym, niezmiennym tłem muzyki. Struny są tutaj nakręcane przez system kołeczków. Oprócz struny melodycznej, w niektórych lirach możemy zobaczyć taki bardzo ciekawy mechanizm, który nazywa się trampetem. Ten trampet powoduje specjalny rytmiczny efekt podczas gry na lirze korbowej. Zobaczcie, jak to wygląda. Posłuchajcie opowieści o wędrownych dziadach. W przeciwieństwie do żebraków czy biedaków, byli pięknie ubrani. Byli bardzo czyści. Kiedy przychodzili do wioski czy do miasteczka, siadali na głównym placu, wyjmowali z torby swój instrument, czyli lirę korbową, i zaczynali grać. Grali zwykle tak pięknie, że zbierały się tłumy ludzi, a oni wtedy do tego dźwięku muzyki dodawali opowieść. Przenosili informacje z wioski do wioski, słuchali również najnowszych wieści w danej miejscowości i przekazywali te informacje dalej. Opowiadali tak pięknie, że byli często zapraszani nawet na dwory możnych panów.